Event Dragana jest prawdziwą gratką dla Drakensangowiczów. Jeden z lepszych eventów pod względem klimatu, lokacji i misji, ale przede wszystkim umożliwia on nam zdobycie najlepszego setu w grze. W tym odcinku przedstawię Wam kilka informacji, które warto wiedzieć przed Draganem, no żeby uniknąć zaskoczeń. Mam też drugi kanał z CS-em i będę giga wdzięczny, jak wbijesz tam i zostawisz subka. Dzięki. Po pierwsze, kiedy Dragan w ogóle wbije na serwery? Nie wiadomo, ale możemy zakładać, że szybciej niż później. Ostatnia edycja była w kwietniu, więc pewnie i w tym roku wejdzie gdzieś podobnie. Nie będę też omawiał każdego detalu eventu. Taki odcinek zrobię, gdy Dragan już będzie na serwerach. Bardziej chcę Was nakierować, jak się przygotować i przekazać core informacje. Zacznijmy od wzmocnionych przeklętych pereł. One będą nam potrzebne w ilościach hurtowych. Za nie będziemy mogli wchodzić na Dragana, Wielką Salę i Plac Boju Czarnych Rycerzy. Farmimy je, czyszcząc przyboczne mapki w Zamku Kruczyk-Krzyk. Jest taka misja powtarzalna, na końcu będzie taka skrzynka, no, z której będzie mogła nam wypaść taka perełka. Najefektywniejsze do tego jest raczej stanowisko wykopalisk Dragana. Przejdźmy do tego, jak skolekcjonować cały mityczny set, to znaczy hełm, naramienniki i pelerynę. Części do hełmu można zdobyć najprościej. W Zamku Kruczyk-Krzyk jest ołtarz. Jedna osoba klika go, właśnie za jedną perłę, pojawiają się mobki, no i na końcu pojawia się portal do Dragana. Na rozlewie dropią po dwa hełmy, a do craftu potrzebujemy ich 200. Zwłaszcza na początku raczej będziecie bez problemu mogli znaleźć grupkę na to, no i donora, który będzie otwierał. Więc pereł nie będę wliczał do kosztów i IPS-ów będziemy potrzebować 2000, 10, żeby wejść do zamku, 10, żeby wejść przez ten portal do Dragana, no i tak 100 razy. Więc tutaj możemy łatwo obliczyć. Dalej robi się trochę ciężej. U Janusza Lisa, to jest taki lis na początku, jak się wchodzi do tego zamku, dostaniemy zadanie na przeniesienie zwoju. Wypada on jako drop z Dragana. Gdy oddamy mu zwój, da nam kolejnego questa, będziemy musieli zebrać po 30 znaczków z każdej z lokacji tych przybocznych w Zamku Kruczyk-Krzyk. No i gdy to zrobimy, odblokuje nam się Wielka Sala. Tutaj możemy wejść tylko solo i zgarniamy tu naramienniki. No i łączny koszt to jest 2000 IPS-ów właśnie na rozlewie, no i 100 wzmocnionych pereł. Ostatnią, najtrudniejszą lokacją, gdzie możemy zdobyć peleryny, jest Plac Boju Czarnych Rycerzy. Wchodzimy do Zamku Kruczyk-Krzyk i jest ona w centralnej części mapy, wrota do niej. Tutaj mobki są naprawdę ciężkie, przychodzą falami i musicie stawić im czoła. Jeśli zginiecie, mapka się wyłączy i będziecie musieli ją zresetować i zacząć od nowa. Więc jest to ciężkie, ale działa tu umiejętność drugie życie z drzewka wiedzy, więc polecam mieć to włączone. I tu znowu będziecie potrzebować 2000 IPS-ów oraz 100 wzmocnionych pereł. No zakładając, że uda Wam się każdy ten plac boju zrobić bez tutaj wywalenia się. Teraz, żeby skraftować konkretny item z mitycznego setu, będzie potrzeba 200 składników, hełmu, naramienników albo peleryny, w zależności od tego, co tam kraftujecie, 400 smoczych kości, na jeden item oczywiście, je można zdobyć pokonując Mortisa, mając na sobie odpalony eliksir smoczej kości, duszę Dragana, jedna będzie z głównego paska postępu, a dwie tutaj pozostałe z mini eventów, czyli łącznie mamy idealnie 3 na cały set. No i na koniec jakiś hełm, naramienniki lub peleryna na 145 level. No i cyk, mamy najlepszy secik w gierce. I no też wszystkie informacje, które tutaj podałem, bazują na poprzedniej edycji tego Dragana. Wątpię, że coś się zmieni, no ale jeśli coś będzie troszkę inaczej, to też będę Was informował. No i polecam naprawdę przytryhardować teraz w Dragana, pofarmić IPS-y i ulepszyć postać, no bo Dragan jest raz do roku, no i na kolejną okazję zdobycia tego setu będzie trzeba trochę poczekać. Dlatego warto zgarnąć chociaż dwie części, które już dają fajne bonusy. A, no i te lokacje oczywiście można też latać na bezlitosnym, no i wtedy no, nie musicie tych IPS-ów mieć. No natomiast zamiast dwóch składników zgarniacie tylko jeden, bo tak z tego materiału trochę to zabrzmiało, jakby tylko na rozlewie to można było robić, ale nie, na bezlitosnym również na spokojnie. Odcinek szybki, mam nadzieję, że dowiedzieliście się co nieco. Dzięki i do następnego, cześć!